Nazywam się Traumann Wiktor. Mam już 83 lata. Urodziłem się w Krakowie. Tutaj na Kazimierzu spędziłem większą część mego życia. Znam tutaj każdy kamień. Każdy dom mi coś przypomina. Tutaj żyłem raz z moją rodziną, z moimi dziećmi, z moją żoną, matką i rodzeństwem aż do 1939 roku, kiedy nastąpiła okupacja niemiecka. Jestem Żydem. Urodziłem się jeszcze za czasów austriackich. Jestem Żydem urodzonym w Polsce. Czuję się Polakiem. Bardzo często się spotykam z tym, że młodzi ludzie pytają się, jak wygląda Żyd. Tak wygląda Żyd, jak ja wyglądam. Od wieków w krakowskim Kazimierzu mieszkali Żydzi. Od wieków też, dzięki wysoko postawionym tu studiom talmudycznym i wybitnym rabinom, miasto stało się znaczącym ośrodkiem judaistycznej wiedzy religijnej dla całej Europy.